Witam Was serdecznie. Szybko, krótko i na temat. Jesteśmy na plantacji spod lasu. Jest tu zasiana pszenica Asory. I tu już było robione późno, po poplonach. Zaraz na świeżo. Tu było takie kapusta, rzepak. Groszek był jaki był. Ale coś go tu było. Też. Było tu rola talerzowa. Bezorkowiec i po bezorkowcu był siew. Siew? No, nie jest to tak duża pszenica jak te wcześniej z 12 czy tam 15 października, no ale to już jest, można powiedzieć, 2 tygodnie później posiane, na pewno około 2 tygodni, ale jest ok. Troszkę widzę, że tutaj sobie zwierzynka lubi przejść. Widziałem, gdzieś tu sarenki się tarzały. No, nie źle. Myślałem, że tu będzie więcej rzepaku gdzieś, który tu przetrwał, jeśli chodzi o tą inwazję. No, na pewno tutaj jest. Bo już wtedy była ta awaria opryskiwacza. Tu jeszcze coś tu jeszcze działo. Przycinał się, ale zaskakiwał po pewnym czasie. To był ten pierwszy kawałek, gdzie zaczynałem. I tu takiego, można by powiedzieć, jako tako zachwaszczenia nie ma. W miarę to ładnie, nawet te zjazdy tych siewników widzę, że fajnie wyszły. No i zobaczcie, tu jest jeszcze trochę ziemia wilgotna, a już widzę, że bieleją pola. No i tu myślę, że około 60 kg azotu by się przydało. To jest takie moje, o w miarę nawet ładnie, w miarę. Też coś było, że skończyłem i zaczęło padać na samym końcu. Coś tak kojarzę. Jakoś tak mnie dopadł ten deszcz dziwnie, ale skończyłem tutaj siać wtedy. No, w miarę to ładnie wyszło. W miarę ładnie widzi mi się to. Ciężko tu będzie wyrwać, bo tu gdzieś jeszcze mróz panował. No, to siedzi. Ale myślę, że może ma dwa rozkrzewienia, może nie wszystka. No i by tutaj trzeba było takie dwa, trzy, żeby takie było optymalnie, ewentualnie coś bardzo mało do redukcji. No to tutaj około 60 kg azotu muszę ustalić taką dawkę, moim zdaniem. No mówię, zachwaszczenia ok, to było jednak na świeżo. Czy wszędzie było, można powiedzieć, na świeżo, ale to już się przytulia, chyba prawdopodobnie nam pojawia. No ten zabieg jesienny, było to ciepło, o, to też tam nie było jak wjechać wcześniej. Czy tutaj to było chyba najprawdopodobniej taka faza szpilki, może tam, znaczy no szpilki, no źle mówię, już jak gdzieś może jeden liść, czy ile ona taka była, że już było ładnie widać ścieżki, wszystko. No, była mała i widać, że tutaj jest ok, nie ma jakiegoś tam wielkiego zachwaszczenia, porównując do tych pól z początku, gdzie te chwasty podejrzewam, że już były za duże, jeśli chodzi o ten oprysk, o wydręczenie ich, a tu były po prostu, można powiedzieć, idealne, ale zobaczcie, no, to jest następny i wcale on gdzieś nie żółknie, pomimo, że ostatnio było w tym tygodniu po minus 10, tam chyba minus 12, jednej nocy w poniedziałek było już bez okrywy śnieżnej i tak widzę, że troszkę tutaj to te zboża, boje czy rzepak, ostatnio robiłem tam zdjęcia, no to widzę, że ten turgur mu zszedł mu już tam, widzę, że ostatnio było w miarę zielono, ale przyszły te mrozy i już tak zielono nie jest. No to dobra, to ja Was tutaj pozdrawiam tymczasem. Jest to w miarę ładnie zasiane, przynajmniej tutaj dziur nie ma, jest ok. No to jest ten mój skład szósty, gdzie sobie go robię, to jest ten szósty siewnik, bo wtedy sobie nie rewersuję, tylko o, ja raz widzę, że tu się zdarzyło coś przegalopować. No, ścieżka z powrocie w miarę prosta, o, jest ok. No ale mówię, to są takie idealne jeszcze warunki, by były na rozlanie tego RSM-u.
który ma dojechać w poniedziałek. Miał być dzisiaj, ale no dzisiaj fizycznie nie mogłem go przyjąć. Także przestawiłem sobie na poniedziałek i w poniedziałek przyjedzie RSM. No i coś będziemy sobie tutaj ćwiczyć. Będziemy patrzeć na tą mapę, tam IMGW, tam gdzie są te azotany. Przyszły tydzień już 6, 7, 8 na plusie. To mi się wydaje, że pod koniec już tego tygodnia wyjedziemy. Dla mnie to są dzisiaj, jutro, czy tam poniedziałek, idealne warunki do rozlewania, bo jeszcze ziemia mokra, słońce by już operowało, rośliny byłyby suche i byłoby kapitalnie, no ale musimy jeszcze się wstrzymać. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć.